Dlaczego Donk jest znacznie lepszym graczem od ciebie i ode mnie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizuję jego styl gry na nuku. Pokażę ci mecz na Faceit, na którym zdominował przeciwny zespół. W filmie zaprezentuję bardzo ważne detale, które będziesz mógł ukraść od stylu gry Donka. Szczegóły te pomogą ci się stać znacznie lepszym graczem. Wiele rzeczy, które ci pokażę, będziesz mógł zastosować nawet podczas solo queue. Rozpoczynamy od sekretu Donka, czyli jego movementu Jejma. Terroryści raszują rampę i zbiegają na B. Zwróć uwagę, że Donk nie podchodzi na blisko rampy, aby pomóc koledze, tylko zostaje pod hewenem. Są dwa powody takiej decyzji. Po pierwsze, Glock na blisko jest lepszym pistoletem od łuspa, po drugie, terroryści mogą raszować w kierunku Hevena. Gdy nie słyszy żadnego przeciwnika, decyduje się podejść rampę na łoku, ponieważ jeden z terrorystów może na niego czekać. Zwróć uwagę na movement Donka. Idzie do prawej strony. Gdy tylko zauważył terrorystę, to wcisnął kucanie na zaledwie ułamek sekundy i zaczął iść na kucaku do lewej strony. Następnie wstał i ponownie zrobił pik do prawej strony. Znowu wciska na chwilę kucanie i wykonuje minimalny pik do lewej strony. Zwróć uwagę, że Donk w odróżnieniu od innych graczy po kucnięciu porusza się na boki, aby być trudniejszym celem do zabicia. Spójrzmy na jego powa. Dzięki świetnemu movementowi Donka Chopper nie mógł go trafić w głowę. Następnie zamiast odbijać od rampy decyduje się pójść do venta, gdyż ma tam kilku kolegów do pomocy. Natomiast na rampie nie ma żadnego ceteka, który mógłby go zrefragować. W tym momencie giną koledzy. Dong zabija w plecy jednego terrorystę i idzie w kierunku pojedynczych drzwi, skąd właśnie wybiegają dwaj przeciwnicy. Dong pikuje do lewej strony, następnie kuca na ułamek sekundy i na kucaku idzie do prawej strony. Zabija kolejnego terrorystę. Następnie wstaje i ponownie wychyla się do lewej strony, wystrzeliwuje zaledwie jeden pocisk i znowu kuca. Tak się złożyło, że wystarczył jeden nabój, aby zabić terrorystę. Jak widzisz, movement Donka polega na tym, że szeroko pikuje w jedną stronę, gdy zauważa przeciwnika, to natychmiast wciska kucanie na łamek sekundy i porusza się w przeciwną stronę względem początkowego piku. Dzięki temu jest go bardzo ciężko trafić w głowę. Niestety, ale ostatni przeciwnik gra dobrze na czas i terrorystom udaje się wygrać pistoletówkę. Pokażę Ci teraz movement Donka podczas rundy na fullu. Podczas czwartej rundy Krytus zrobił dwa entry na A. Donku złyżał terrorystę przy silosach, więc wychyla się na szeroko do prawej strony. Po zauważeniu przeciwnika robi minimalny ruch do lewej i zaczyna strzelać. Po wystrzeleniu zaledwie dwóch naboi kuca i w tym momencie robi ponownie ruch do prawej. W odróżnieniu od większości graczy, dąk wciska kucanie na zaledwie ułamek sekundy i ponownie wstaje. Dzięki temu bardzo ciężko jest go trafić w głowę. Pokażę Ci jak to wygląda z pofa terrorysty. Dzięki temu, że dąk od razu po wychyleniu się na szeroko do lewej strony robi ruch do prawej, a następnie na kucaku ponownie robi ruch do lewej strony, to krytus go nie trafia, musi zrobić flika i końcowo ginie. Teraz spójrz jak to wygląda w normalnym tempie. Co ciekawe, Dong po tym pojedynku dalej ma 100 HP. Po zdobyciu fraga Dong sprawdza Outsider, a, a po chwili wraca sprawdzić Aside. W tym momencie do przybudówki wbiega terrorysta. Dong najpierw biegnie do prawej strony, gdy tylko zobaczył przeciwnika, to zrobił ruch do lewej strony i wcisnął kucanie na ułamek sekundy. Dzięki temu zdobył drugiego killa w tej rundzie. Zobacz, jak to wyglądało z powa terrorysty. Udało mu się trafić Donga w rękę, ale potem musiał zrobić flika na Donga i zginął. Terrorysta popełnił błąd. Ponieważ kucnął na otwartej przestrzeni i w odróżnieniu od donka nie poruszał się na boki. Przez to był prostym celem do zabicia. Musisz jednak pamiętać, że ten sposób pikowania nie zawsze wychodzi. Podczas 11 rundy donk zostaje 1 vs 1. Wychodzi z kurnika i zauważa terrorystę w rogu przybudówki. Robi pik do lewej, następnie wciska kucanie i robi ruch do prawej. W tej sytuacji donk popełnił błąd, ponieważ nie zrobił wystarczająco szerokiego pika do prawej strony. W rezultacie terrorysta nie musiał zrobić flika. I z łatwością zabił donka. Dlatego jeśli chcesz, aby ten pik się udał, to zawsze musisz się wychylić na szeroko, aby przeciwnik miał problem z trafieniem pierwszych kilku strzałów. Pokażę Ci teraz prosty przykład współpracy z kolegą z zespołu. Magnojez rzuca flesza, raszuje outsidea i ustawia się pod silosem. Jeden z terrorystów sprawdza tą pozycję. Po krótkiej wymianie ognia przeciwnikowi udaje się uciec. W tym momencie na małego niebieskiego boksa wskoczył drugi terrorysta i zaczął strzelać do Magnojeza. Zwróć uwagę, co robi donk. Gdy tylko usłyszał strzały na outside, to zaczął skanować smołka, aby pomóc swojemu koledze i uratować mu życie. Udało mu się zabić jednego terrorystę. Następnie wyjmuje Neida i rzuca go za boksy. Jeden z przeciwników miał 14 HP, więc zginął od tego granatu. W tym momencie Magnoes ucieka do przybudówki, a Dong wychyla się z lewej strony Smoke'a i zabija AWPERA na silosie. Spójrzmy na jego powa. Dong właśnie zabił przez smołka jednego terrorystę, więc odto jest wcelowany obok wyjścia z przybudówki. Po chwili Dong zaczął do niego strzelać, więc to kucnął. Snajper nie wiedział, gdzie Donk się znajduje. Najpierw radził pozycję za niebieską, potem prawo stronę hangaru, gdyż cetekowie często ustawiają się w tym miejscu, gdy terroryści rzucają tą ścianę smoków. W tym momencie zobaczył donka, który zaskoczył go swoją pozycją. Odto nie zdążył zrobić flika i zginął. Przenosimy się do strony terrorystów. Donk zbiega rampą i smokuje Single Dorsy. Widzi, że drzwi są otwarte, więc wie, że Cetek znajduje się gdzieś na Besajcie. Dlatego zamiast raszować, czeka na antyterrorystę, aż ujawni swoją pozycję. Kilka razy wychyla się w celowane w SILOS z prawej strony, a następnie szybko się chowa za ścianą, aby być ciężkim celem do trafienia. Dong zauważył antyterrorystę z lewej strony SILOSu. Wcelowuje się w tą pozycję i kuca. Wystrzeliwuje zaledwie dwie kule i zabija ceteka pięknym strzałem w głowę. Spójrzmy na powa przeciwnika. Antyterrorysta pomimo tego, że wiedział, że Dong go zauważył, to wychylił się ponownie z prawej strony SILOSu i zginął. Nawet nie zdążył zareagować. Gdyby od razu po zauważeniu, donka piknął z lewej strony silosu, to mógłby go zaskoczyć i zabić. Mam dla ciebie fajny sposób na zaskoczenie Ceteków. Podczas rundy pistoletowej, donk ma najlepszego respa i wraz z kolegami raszuje kurnik. Zwróć uwagę, że od razu po wybiegnięciu z kurnika robi skok do prawej strony. Dzięki temu jest trudniejszym celem do zabicia i Cetek na hewenie nie może go trafić w głowę. Po sprawdzeniu site'u ustawia się obok Tetris'a i Kuca. Dzięki temu, że kuca to antyterroryści wybiegający z lewej strony Heavena go nie widzą. Dodatkowo przy silosach ma kolegów celowanych w Heaven. Dlatego ma ustawiony celownik z prawej strony. Zwróć uwagę, że cały czas kuca. Dąg zaczyna strzelać do CTK, po daniu czterech strzałów staje, a po chwili znowu kuca. Dzięki takiemu movementowi, dąg zabija antyterrorystę. Spójrzmy na powa przeciwnika. Ani razu nie trafił dąka. Pokażę ci, jak skutecznie zajmować Assight jako Entry fragger. Cetekowie rzucili słabego Mołotowa do kurnika. Dong kłóca w rogu zapomieniami, celowuje się w silos z prawej strony i z łatwością zabija antyterrorystę. Abiraju popełnił błąd, ponieważ zamiast wychylić się w celowanym w środek kurnika, to miał celownik ustawiony na ścianie. Zwróć uwagę, że dąg po wyjściu z kurnika biegnie blisko silosów. Dzięki temu może skupić się na sprawdzaniu prawej strony bombsajtu oraz kurnika. Bez obawy o to, że cetek na Heavenie go zabije, gdyż jest cały czas chowany za osłoną. Następnie Dong robi szybkiego flika i zabija antyterrorystę na kurniku. Później rzuca prostego młotowa na Heaven, odbijając go od ściany. Chopper zabił dwóch terrorystów na drzwiach, więc Dong skakuje na Tetrisa i patrzy tą pozycję, spodziewając się, że przeciwnik się wychyli. Słyszy jak cetek przyładowuje MP9, więc raszuje smoka, pikuje na szeroko i zabija Choppera. Spójrzmy na jego powa. Dąg po raz kolejny od razu po zauważeniu przeciwnika wciska kucanie na ułamek sekundy, a następnie wstaje. Tym razem nie zdążył nawet zrobić ruchu na kucaku do przeciwnej strony, gdyż już zabił Chopera. Pokażę Ci teraz, jak wygrać więcej dueli. Dąg znajduje się na dachu przybudówki i zauważył nogę CTK w garażu, który biegnie do lewej strony. Od razu podszedł do przedniej części dachu i wcelował się w wyjście z hangaru. Jak widzisz, strzelał antapy zamiast full auto, ponieważ wystaje tylko głowa antyterrorysty. Strzelając full auto, miałby bardzo małe szanse na zabicie przeciwnika. W tym momencie Cetek kuca, aby Donk nie mógł go zauważyć. Dlatego Donk podchodzi do krawędzi dachu, aby mu zobaczyć jego głowę i tapuje go z kałacha. Dzięki temu z łatwością zabija antyterrorystę strzałem w głowę. Chopper popełnił błąd, ponieważ kucnął. Gdy kucasz, to bardzo wolno się poruszasz i przez to jesteś prostym celem do trafienia. Gdy już jesteśmy na przybudówce, to mam dla Ciebie jeszcze jeden przykład. Donk zauważył Ceteka za niebieską. Chciał zrobić flika, ale go nie trafił. Od razu po tym kłócnął i antyterrorysta zdobył fraga. Jak widzisz tym razem to Dong popełnił błąd, gdyż kłócnął na otwartej przestrzeni. Dzięki temu przeciwnik mógł strzelić full auto z 4 a 1 s i go zabić. Mam dla Ciebie jeszcze jeden przykład. Dong wraz z zespołem wybiega przybudówką na A. Kolega zabija CTK przy silosie i w tym momencie Dong od razu ustawia celownik na hewenie, spodziewając się, że drugi antyterrorysta się stamtąd wychyli. Dzięki dobremu crosshair placementowi Dong z łatwością zabija CTK. Jest to daleki dystans, więc Donk po raz kolejny zamiast strzelać full auto tapuje. Chopper ponownie popełnił błąd, ponieważ zatrzymał się i zaczął strzelać, pomimo tego, że nie miał ustawionego celownika na głowie terrorysty. Przez to był prostym celem do zabicia. Przechodzimy teraz do pozycjonowania i zaskakiwania przeciwników. Donk znajduje się za pustym wentem. Terrorysta zabija jego kolegę na squeaky, a Donk nie trafia strzału za wupy. Część graczy w takiej sytuacji bałaby się ponownie wychylić, jednak Donk robi coś zupełnie innego. Od razu ponownie wcelowuje się w drzwi. Nie widzi przeciwnika, więc zmienia pozycję, mając cały czas włączony zoom w snajperce. Następnie wyłącza przybliżenie i wcelowuje się w kurnik. Wybiera idealny moment i zabija terrorystę. Spójrzmy na powa przeciwnika. Chopper ma ustawiony celownik na ścianie, gdyż chciał sfrifajerować donka, spodziewając się, że dalej jest za pustym wentem. W rezultacie nawet nie zdążył zrobić flika i zginął. Kilka sekund wcześniej donku słyszał, jak drugi terrorysta ucieka z lobby. Więc od razu zareagował i zeskoczył wentem na B. Otworzył drzwi w momencie, gdy terrorysta zbiegał rampą na B. Dzięki temu zdobył kolejnego fraga i wygrał rundę. Mam dla Ciebie jeszcze jeden przykład. Na początku rundy Dong celowuje się w outsider za Wupy. Zauważył nogę terrorysty za prawą stroną boksa. Aby mieć pewność, że trafi przeciwnika, włączył podwójnego zuma. Jak widzisz, od to zostało zaledwie 2 HP. W dalszej części rundy ustawił się za małym czerwonym boksem. Jest to bardzo fajna pozycja na patrzenie dachu przybudówki, ponieważ wystaje ci tylko głowa. Dzięki temu jesteś cięższym celem do trafienia. Dong wybiera idealny timing i zabija terrorystę na bójcie za czerwoną. Następnie od razu celowuje się w dach przybudówki. Przeciwnik pikuje go tylko raz, gdyż zdaje sobie sprawę, że nie ma szansy go zabić. Po chwili Dong pokazuje jeszcze jedną ciekawostkę. Próbuje wskoczyć na czerwonego boksa. Sprawdziłem na serwerze i faktycznie można tutaj wejść. Tylko zamiast pierwszego schodka musisz wybić się z tego wyższego. Będąc na boksie, możesz wcelować się w prawą lub lewą stronę czerwonego kontenera i zabić przebiegających terrorystów. Dąk nie widzi żadnego przeciwnika, więc zmienia pozycję i pikuje szyby. Nie trafia strzału za wupy. Wcelowuje się w prawą stronę małego niebieskiego boksa, spodziewając się, że terrorysta się tutaj wychyli. Potem sprawdza lewą stronę boksa i hangar. Domyślił się, że przeciwnik albo wszedł do hangaru, albo schował się za niebieskim kontenerem. Zwróć uwagę, że Donk nie stoi w jednym miejscu, tylko cały czas się rusza i zmienia pozycję. Dzięki temu jest nieprzewidywalny. Chciał ponownie zmienić pozycję i w tym momencie wychylił się terrorysta. Dla pewności włączył podwójnego zooma i zabił Choppera. Ostatni terrorysta znajduje się na asajcie. Donk wchodzi po drabinie i od razu kuca, aby przeciwnik nie mógł go trafić. Znowu wstaje na zaledwie ułamek sekundy, aby sprawdzić, czy terrorysta dalej znajduje się obok niebieskiego boksa, Donk zna teraz pozycję przeciwnika, więc wie, gdzie się wcelować. Ponownie pikuje i zabija terrorystę. Spójrzmy na jego powa. Dzięki świetnemu movementowi donka przeciwnik nie mógł go trafić. Przechodzimy teraz do prostego, ale bardzo skutecznego przykładu współpracy z kolegą z zespołu. Teammate podsadza donka na niebieskiego boksa. Jest to bardzo fajna pozycja, gdyż możesz wcelować się w trzy pozycje. W hangar, z prawej strony niebieskiego kontenera i w wyjście z przybudówki. Dong wcelowuje się w lewą stronę hangaru. Następnie wybiera idealny timing, wychyla się do prawej strony boksa i zabija Ceteka, który podchodzi outsida. Spójrzmy na powa przeciwnika. Chopper nawet nie zdążył zareagować. Przechodzimy teraz do kolejnego przykładu. Terrorysta rzucił mułotowa obok heavena. Większość graczy zmieniłaby pozycję i uciekła. Dong robi coś zupełnie innego. Zdaje sobie sprawę, że mułotow dopiero wylądował, i wie, że mija ułamek sekundy, zanim Palak się rozprzestrzeni. Dlatego pikuje blisko czerwonej ściany i zabija terrorystę po pięknym fliku za wupy. Następnie szybko wyjmuje nóż i robi strajfa w powietrzu, aby jak najszybciej uciec. Jak widzisz, stracił zaledwie 29 HP. Spójrzmy na powa przeciwnika. Dzięki temu, że Dong piknął tak szybko, to terrorysta nawet nie zdążył do niego strzelić. Mam dla ciebie jeszcze jeden sposób na zaskoczenie terrorystów na outsidzie. Przeciwnicy rzucili ścianę smoków. Dong rzucił w to miejsce najda. Jak widzisz, granat zaczepny zniszczył sporą część smoków. Dzięki temu Donk zobaczył, jak jeden terrorysta przebiega do sekretu. Zrobił pięknego flika i zabił przeciwnika. Od razu po zdobyciu fraga z dachu przybudówki zeskoczył terrorysta. Donk natychmiast kłusnął i ściągnął celownik, aby przeciwnik nie mógł go trafić w głowę. Spójrzmy na powa terrorysty. Dzięki szybkiej reakcji Donka nie mógł go zabić. Pokażę ci teraz prosty zestaw granatów po stronie CT. Donk od razu po wejściu na Heaven rzuca mołotowa obok wyjścia z kurnika. Następnie wyjmuje najda i rzuca go do środka budynku. Zwróć uwagę, że kolega również rzucił tam palaka. Gdyby terroryści zgasili jednego mołotowa, to i tak by się palili od drugiego. Dodatkowo, granat rzucony przez Donka spowolniłby przeciwników, dzięki czemu straciliby jeszcze więcej HP w mołotowie, czy nawet zginęli. Następnie Donk podchodzi do ściany, celuje w prawy róg niebieskiego boksa, klika skoki lewy przycisk myszy. Smoke ląduje przez Quiki. Donk rzucił go za wcześnie gdyż przy drzwiach wciąż palił się mołotow. Gdyby poczekał kilka sekund, to smog wylądowałby głębiej w drzwiach. Dziękuję, że obejrzałeś film do końca. Kliknij film na ekranie, aby zobaczyć analizę zajłu lub Monesiego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!